Już na początku wojny Niemcy uderzyli w najsłabszy punkt Brytyjczyków – olbrzymie imperium. Jego obrona była niezwykle trudna, utrata byłaby katastrofalna. Niemcy sądzili, że aby uchronić imperium, Wielka Brytania poświęci wszystko, nawet zwycięstwo na froncie zachodnim. Wojna w Europie oznaczała wojnę światową. Pierwsza wojna światowa. Część trzecia. Konflikt globalny. Niemcy postanowili rozszerzyć działania wojenne poza Europę, ale nie kierowała nimi chęć podbojów ani pragnienie zdobycia światowej dominacji. Ich celem było odciążenie armii walczącej w Europie. Dlatego zaatakowali Imperium Brytyjskie w nadziei, że Brytyjczycy przeznaczą swoje środki, wojska i okręty do obrony kolonii. Wielka Brytania nie myślała o powiększeniu imperium, pragnęła jedynie utrzymać swój stan posiadania. Kiedy więc Niemcy dążyli do rozszerzenia konfliktu na cały świat, Anglicy rozpaczliwie usiłowali temu zapobiec. Maurice Henke, sekretarz Komitetu Obrony Imperium, uważał zamorskie posiadłości za piętę achillesową Wielkiej Brytanii i ostrzegał przed rozproszeniem wysiłku wojennego. Nie możemy koncentrować się na pomniejszych operacjach ze szkodą dla głównego teatru działań wojennych i bezpieczeństwa naszych szlaków handlowych. Piętnaście lat wcześniej Niemcy rozpoczęli ekspansję kolonialną. Cesarz wprowadził swój kraj w XX wiek jako admirał, twórca wielkiej niemieckiej floty. Weltpolitik była wielką ideą. Twórcą niemieckiej polityki kolonialnej był kanclerz Bernhard von Below. Niemcy oddali innym lądy i morza, sobie zostawiając tylko niebo. Ale to już przeszłość. Nie zamierzamy nikogo zepchnąć w cień, ale żądamy należnego nam miejsca pod słońcem. Niemcy późno przystąpiły do wyścigu o kolonie. W roku 1900 posiadały już Togo, Kamerun, niemiecką Afrykę Południowo-Zachodnią, dzisiejszą Namibię, oraz niemiecką Afrykę Wschodnią, dzisiejszą Tanzanię. Cesarska flaga powiewała też nad Pacyfikiem, na Nowej Gwinei, Samoa i Mikronezji. Niemcy posiadały również ważny punkt oparcia w Chinach, Tsingtao, gdzie zaopatrywali swoje statki i ważyli piwo. Admirał Alfred von Tirpitz uważał, że to dopiero początek. Stoimy u progu nowego podziału świata. Niemieckie roszczenia kolonialne zaniepokoiły świat. Niemcy spoglądali łakomym okiem na Porto Rico i rozważali zajęcie kanału panamskiego tuż po jego ukończeniu. Ale najśmielszym z pomysłów cesarza był plan operacyjny numer 3. Eberhard von Mantei ze sztabu niemieckiej admiralicji. Wschodnie wybrzeże to serce Ameryki. Perspektywa bombardowań wywoła panikę w Nowym Jorku. Uderzając tam, możemy zmusić Amerykanów do negocjacji. Niemiecki tajny plan z 1903 roku zakładał atak na wschodnie wybrzeże USA siłami 60 okrętów i 100 tysięcy żołnierzy. Niemcy mieli ostrzelać Manhattan i zająć Boston. Ten dziwaczny plan był powodowany niechęcią cesarza wobec wzrastającej potęgi Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku. Wilhelm wierzył w państwo militarystyczne, nienawidził amerykańskich ideałów. Ich zasady to służba mamonie, chciwość, samopobłażanie.
Grabież ziemi, kłamstwo, zdrada i morderstwo. Kaiser uważał, że zachodni kapitalizm jest słaby. Sądził, że wystarczy uderzenie w międzynarodowy handel, system kredytów i ubezpieczeń, aby cały gmach runął. Plan operacyjny numer 3 został poniechany, ale wrogość wobec kapitalistycznych potęg pozostała. W roku 1912 Niemcy zamienili Weltpolitik na bardziej trzeźwą linię polityczną. Zaczęli przygotowywać się do wojny europejskiej, nie światowej. Wzrosły wydatki na armię, zmalały na marynarkę. W pierwszych dniach wojny niemiecka flota została uwięziona przez brytyjską Royal Navy na Morzu Północnym. Marynarka, która miała zagrozić Imperium Brytyjskiemu, liczyła więc raptem 17 krążowników, rozproszonych w różnych częściach globu i pozostających w kontakcie radiowym z Berlinem. Były to Königsberg u wybrzeży Afryki Wschodniej, Geben i Breslau na Morzu Śródziemnym, Dresden i Karlsruhe w Indiach Zachodnich i Leipzig u zachodnich wybrzeży Ameryki. Największą liczbą krążowników dysponowała eskadra dalekowschodnia admirała Grafa von Spee z bazą w Tsingtao. Baza w Tsingtao zapewniała Niemcom duży obszar działania na Morzu Południowochińskim i na Pacyfiku. Zajęcie jej odcięłoby eskadrę od zaopatrzenia. Brytyjczycy zdawali sobie z tego sprawę, ale wskutek braku środków dwa dni po rozpoczęciu wojny zwrócili się o pomoc do sojuszniczej Japonii. Brytyjska prośba doskonale odpowiadała ambicjom rodzącego się mocarstwa. Wielka Brytania i Japonia miały przejąć Tsingtao, kluczową bazę niemiecką, oczko w głowie Kaisera. Poddanie Tsingtao Japończykom zawstydziłoby mnie bardziej niż poddanie Berlina Rosjanom. 2 września 1914 roku 60 tysięcy żołnierzy japońskich, naruszając neutralność Chin, wylądowało na wybrzeżu. Wraz z 2000 Brytyjczyków pomaszerowali na 4,5-tysięczny niemiecki garnizon. Dziennik niemieckiego żołnierza z Tsingtao. To nie do zniesienia, możemy tylko czekać na nadciągnięcie tej bandy małp. Co dzień są bliżej, nikt nie wierzy, że uda nam się dotrzeć do domu w jednym kawałku. Nie ma szansy na odsiecz. Pętla na naszych szyjach zaciska się coraz bardziej. Ostrzał Tsingtao trwał tydzień. Siódmego listopada żołnierze japońscy triumfalnie wkroczyli do miasta. Niemcy szydzili z symbolicznego udziału Brytyjczyków. W końcu to Japończycy wykonali brudną robotę. List niemieckiego żołnierza z Chin. Dzielni Brytyjczycy nie odegrali żadnej roli w zdobyciu Tsingtao, ale brali udział w paradzie zwycięstwa. Gdy przechodzili, odwróciliśmy się do nich tyłem. Skarżyli się japońskiemu dowódcy, ale ten odpowiedział, że przecież nie powtórzy defilady z takiego powodu. Zdobycie Tsingtao było dla Japonii odskocznią do dalszej budowy imperium. W ciągu kilku tygodni zażądali od Chin terytoriów i koncesji handlowych. Przejęli również wszystkie niemieckie ziemie położone na północ od równika. Australia i Nowa Zelandia szybko zajęły tereny na południe od równika. Ku zmartwieniu Amerykanów, Wielka Brytania umocniła pozycję Japonii na Pacyfiku. Był to kluczowy etap procesu, który w 25 lat później doprowadził do Pearl Harbor. Strata Tsingtao nie wykluczyła z walki dywizjonu Grafa von Spee. Jego okręty miały dać się we znaki przeciwnikom na akwenach całej planety.
Najlepsi niemieccy dowódcy marynarki, tacy jak von Spee, byli śmiałkami, z których wojna zrobiła bohaterów. Doskonałymi marynarzami o instynkcie piratów. Kaiser pozwolił im na samodzielne podejmowanie decyzji podczas wojny. Duża odpowiedzialność dowódcy zwiększa się jeszcze, gdy jego okręt jest odizolowany, lecz nie wolno mu okazać słabości. Oficer powinien pamiętać, że jego głównym obowiązkiem jest zadanie nieprzyjacielowi strat tak ciężkich, jak to tylko możliwe. Von Spee rozdzielił swój zespół. Dowodzony przez kapitana Karla von Müllera krążownik Emden popłynął ku Zatoce Bengalskiej. Von Spee na pokładzie Scharnhorsta poprowadził resztę jednostek na Pacyfiku. Jestem niemal bezdomny. Nie mogę dopłynąć do Niemiec. Muszę pruć falę mórz, starając się wyrządzić tyle szkód, ile tylko zdołam. Admirał miał poważne zmartwienie. Jego krążowniki co 8-9 dni potrzebowały węgla, by móc płynąć dalej. Skierował się do neutralnego Chile, gdzie czekały na niego zapasy węgla. Bitwy u przylądka Coronel i koło Wysp Falklandzkich. 1 listopada 1914 roku admirał Graf von Spee napotkał flotę brytyjską u przylądka Coronel. Bitwa, która miała tu miejsce, po wojnie stała się osnową filmu fabularnego. Dowódcą zespołu brytyjskiego był wypełniający rozkazy z Londynu admirał Sir Christopher Craddock. Wydaje się, że Scharnhorst i Gneisenau płyną w kierunku Ameryki Południowej. Bądźcie gotowi na spotkanie. Tylko jeden okręt angielski dysponował większą siłą ognia niż niemieckie. Pozostał jednak w tyle. Teraz Craddock płynął wrogim, lepiej uzbrojonym okrętom. Zignorował własne zasady dyktowane doświadczeniem. Oficer marynarki nigdy nie powinien płynąć szybciej niż myśli. Stanowisko dowodzenia admirała Grafa von Spee. Natychmiast rozkazałem, by Scharnhorst i Gneisenau płynęły całą naprzód. W ciągu kwadransa pędziłem po wzburzonym morzu z prędkością 20 węzłów. Moje jednostki płynęły równolegle do okrętów wroga. Okręty Craddocka nie dorównywały niemieckim. Good Hope i Monmouth były w potwornych tarapatach. Monmouth leżał na sterburcie, cały w płomieniach. Na Good Hope doszło do straszliwej eksplozji między masztem a kominem. Płomienie wzniosły się na ponad 60 metrów, oświetlając chmurę z części statku uniesionych w powietrze. Zginęło 1600 brytyjskich marynarzy. Dla Wielkiej Brytanii była to największa klęska w bitwie morskiej od 260 lat. Konflikt światowy przebiegał po myśli Niemców. Członek parlamentu George Curzon w roku 1893. Dopiero gdy na własne oczy przekonamy się, że to Indie stanowią o sile i wielkości Anglii, poczujemy, że powinniśmy dołożyć wszelkich wysiłków, by zacieśnić łączące nas z nimi więzy. Nie ma szlachetniejszego celu. Imperium i jego sieć handlowa to najsilniejsza karta, z jaką Anglicy rozpoczęli wojnę. Indie zaś były najważniejszą częścią imperium. Powiązania z metropolią nigdy nie były silniejsze, tym bardziej Niemcy pragnęli je przerwać. W brytyjskiej i niemieckiej admiralicji uważnie badano cienkie linie wykreślone na mapach. Palce wędrowały wzdłuż kluczowych szlaków, przez kanał Suezki i wokół przylądka Dobrej Nadziei. Rozważano, jak je najlepiej chronić i jak najłatwiej przerwać. Jeden z najbystrzejszych umysłów znajdował się na mostku niemieckiego krążownika Emden. W miesiąc po opuszczeniu zespołu admirała von Spee, kapitan Karl von Müller wprowadził swój okręt do Zatoki Bengalskiej. W 1932 roku Niemcy nakręcili film o jego Odysei. Wspomnienia członka załogi Emdena.
Miał nad załogą władzę nie do opisania. Nigdy nie wydawał rozkazów, wyrażał tylko życzenie. Od chwili, gdy objął dowództwo nad okrętem, nie opuścił mostka. Tam stał i siedział, spał i studiował mapy. To było jego miejsce. Na dobre i na złe. Na Emdenie wznoszono czasem fałszywy komin, by okręt wyglądał jak brytyjski krążownik. Relacja oficera z krążownika Emden. Duży parowiec pojawił się w polu widzenia. Myśląc, że widzi angielski okręt wojenny, podniósł wielką brytyjską banderę. Chciałbym widzieć twarz kapitana, gdy podnieśliśmy naszą banderę i poprosiliśmy go grzecznie, by spędził z nami parę chwil. Miller miał nawet czelność zaatakować indyjski port Madras. Jeden z jego ludzi zapisał w dzienniku. 22 września 1914 roku. Emden podkrada się bliżej i oddaje 125 strzałów. Część pocisków trafia stojące w porcie statki. Nad tankowcami unoszą się ogromne słupy ognia. Obrona nabrzeża otwiera ogień, ale ich strzały nie dochodzą celu. 23 września. Jesteśmy o kilkaset mil od Madras, ale nadal widzimy pożary szalejące w porcie. W londyńskim City w górę skoczyły stawki przewozowe i ubezpieczenia statków. W pewnym momencie cała brytyjska marynarka handlowa w Zatoce Bengalskiej stała w portach. Nikt nie chciał zostać ofiarą zuchwałego kapitana Millera. Brytyjczycy zaczęli odczuwać ciosy zadawane przez niemieckie krążowniki. Pierwszy lord admiralicji Winston Churchill. Trzy statki nadal nie wyszły z Kalkuty z obawy przed Emdenem. To opóźnia transport artylerii i kawalerii. Zlikwidowanie tych szkodników jest sprawą najwyższej wagi. Gdy Emden nękał Brytyjczyków na jednym krańcu Oceanu Indyjskiego u wybrzeży niemieckiej Afryki Wschodniej, 25 okrętów Royal Navy ścigało krążownik Königsberg. Krążownik zaatakował Zanzibar. Podczas wypadu z kryjówki w delcie Rafiji zatopił brytyjski lekki krążownik. Wtedy Brytyjczycy postanowili odciąć Niemców od wszelkich potencjalnych baz. Zaczęli od portu Tanga. Listopada 1914 roku do zatoki wpłynęły brytyjskie jednostki. W wojnie światowej mocarstwa walczyły rękami innych. Większość oddziałów złożona była z Hindusów. Ich przybycie uważnie obserwował walczący po stronie Niemców 16-letni Afrykanin Thomas Plenton. Brytyjskie statki były jasno oświetlone. Nie starały się ukryć swojego przybycia. Czekaliśmy na stanowiskach z bronią maszynową. Zasadzka powiodła się. Wielu z nich zginęło, zanim jeszcze osiągnęli brzeg. Thomas Plenton był jednym z 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckiego dowódcy Paula von Lettow-Forbeck. Brytyjczycy sądzili, że zajęcie Tangi będzie proste, ale nie wzięli pod uwagę osoby von Lettowa. Był to twardy i charyzmatyczny Prusak, zawodowy żołnierz. Heinrich Schnee, gubernator niemieckiej Afryki Wschodniej. Von Lettow był znakomitym żołnierzem, ale upartym i ograniczonym człowiekiem. Jego największą zaletą była niesamowita energia, z jaką dążył do celu. Zwykle ukrywał te cechy dzięki urokowi osobistemu, z którego korzystał, gdy uznał to za opłacalne. Mimo strat poniesionych podczas desantu, Brytyjczycy zagrażali Tandze. Gubernator Schnee polecił von Lettowowi ewakuować miasto, by nie zostało zniszczone. Jednak von Lettow przybył do Afryki, żeby walczyć. Najważniejszą sprawą było nie dopuścić, by wróg zdobył przyczółek w Tandze. To zapewniłoby Anglikom bazę do ataków na północ. Nie mogłem więc dać pierwszeństwa rozkazom gubernatora nakazującym oszczędzenie miasta. Von Lettow obejrzał pozycję Brytyjczyków podczas przejażdżki rowerowej.
Wezwał również posiłki. Do Tangi koleją dotarły trzy kompanie niemieckich żołnierzy. 4 listopada 1914 roku Niemcy stanęli naprzeciw oddziałów brytyjskich złożonych z kiepsko wyszkolonych Hindusów. Oficer brytyjskiego wywiadu, Richard Meinershagen, był świadkiem klęski. Połowa jednego z oddziałów od razu poszła w rozsypkę i wzięła nogi za pas. Nie wierzyłem własnym oczom. Trajkotali jak małpy w panice. Widać było, że za żadne skarby nie wykonają rozkazu. Paul von Lettow-Forbeck, dowódca wojsk w niemieckiej Afryce Wschodniej. W gęstym lesie nasi i wrogowie wymieszali się, wrzeszcząc w najróżniejszych językach. Przeciwnicy uciekali bezładnie, a nasze KM-y kosiły całe kompanie. Von Lettow stacjonował w tym niemieckim szpitalu. Po 2 dniach ciężkich walk Brytyjczycy wysłali Richarda Meinershagena, by negocjował warunki kapitulacji. Niemcy byli bardzo uprzejmi. Poczęstowali mnie wspaniałym śniadaniem. Bardzo tego potrzebowałem. Rozmawialiśmy o bitwie tak, jakbyśmy omawiali mecz piłkarski. To było takie dziwne. Zasiadłem do posiłku z ludźmi, których wczoraj chciałem zabić. Zastanawiałem się, czy to naprawdę wojna, czy też wszyscy popełniliśmy potworny błąd. Brytyjczykom nie udało się zdobyć Tangi. Stracili 700 ludzi. Von Lettow zaledwie 65. Niemcy okrzyknęli go bohaterem. Deputowany do Reichstagu. Niemiecki Dawid walczy w Afryce przeciw brytyjskiemu Goliatowi. Jeśli nie możemy walczyć u jego boku, musimy przynajmniej upewnić się, że wystarczy mu kamieni do procy. Ale brytyjska blokada Niemiec nie pozwoliła na wzmocnienie sił von Lettowa. Na wschodzie kapitan Miller nadal siał zniszczenie na Oceanie Indyjskim. Zatopił 2 okręty i 23 statki handlowe. 9 listopada 1914 roku Emden rzucił kotwicę na Wyspach Kokosowych. Niemcy chcieli zniszczyć brytyjską stację radiową. Ale radiooperator zauważył 4. fałszywy komin krążownika. Wysłał wołanie o pomoc. Odebrał je australijski krążownik Sydney i zakończył karierę niemieckiego rajdera. Kapitan Miller został wzięty do niewoli. Jemu oraz pozostałym jeńcom zapewniono dobre warunki. List marynarza Zemdena do rodziny. Kochani, mam się dobrze, jestem zdrowy. Anglicy byli bardzo przyjaźni. Robili nam masę zdjęć. Wzięli też adresy, żeby przesłać nam odbitki. Wasz Walter. Wyczerpał się również limit szczęścia admirała grafa von Spee. Brytyjczycy zaryzykowali, wysyłając za nim w pościg 2 najnowsze krążowniki, biorące dotąd udział w blokadzie Niemiec. Film fabularny z 1927 roku. 8 grudnia 1914 roku niemiecki oficer zauważył maszty angielskich okrętów w Port Stanley na Falklandach. Zdał sobie sprawę, że Brytyjczycy mają przewagę szybkości i uzbrojenia. Coś ścisnęło nas za szyję, za gardło. To oznaczało walkę na śmierć i życie. Czy może raczej bitwę, w której polegniemy, ale z honorem. Niemiecka eskadra starała się uciec, jednak brytyjskie okręty były zbyt szybkie. O 13.25 Spee zawrócił, by stawić im czoło. Ale Brytyjczycy trzymali się poza zasięgiem jego dział, prowadząc ostrzał z odległości 14,5 kilometra. Porucznik Harry Bennett z pokładu HMS Canopus obserwował bitwę. Później stworzył te akwarele. Scharnhorst zatonął o 16.17 z admirałem grafem von Spee i całą załogą na pokładzie. O 18.02 zatonął Gneisenau. Zginęła większość załogi, w tym młodszy syn admirała von Spee, Heinrich.
Drugi syn Otto był na pokładzie skazanego na zagładę krążownika Nürnberg. Dziennik podoficera Royal Navy. Był to przerażający widok. Okręt przekręcił się i zatonął jak kubek w misce wody. Niemcy byli dzielni aż do końca. Widziałem kilku z nich machających z nadbudówki do tonącego marynarza, gdy okręt szedł na dno. Potem i oni spoczęli w swojej wodnej mogile. Bitwa Falklandzka oznaczała koniec kampanii niemieckich krążowników. Od tej pory Niemcy będą prowadzić wojnę światową na lądzie. Po raz kolejny niemieccy dowódcy będą starali się wykorzystać skromne zasoby tak, by jak najbardziej dopiec Anglikom. Okazję do zaszkodzenia Wielkiej Brytanii stwarzał kanał Suezki. Był kluczowym szlakiem morskim, narażonym na atak z lądu. Ale Niemcom żołnierze potrzebni byli na froncie zachodnim. Zwrócili się więc o pomoc do otomańskiej Turcji, swojego sojusznika od 1914 roku. W Palestynie, zaledwie 250 km od kanału, stacjonowała 4. Armia Turecka. Turcy zgodzili się pomóc w zdobyciu kanału. Wysłali 4. Armię, 19 tysięcy żołnierzy. Uważali, że to pierwszy krok do odzyskania tureckich niegdyś Egiptu i Libii. Wspomnienia Kemala Paszy, dowódcy 4. Armii. Maszerowaliśmy nocą. Serce przepełniała mi melancholia, ale i wielka nadzieja na sukces, podsycane dźwiękami pieśni Czerwona Flaga nad Kairem. Nacierające bataliony maszerowały przez niezmierzone piaski pustyni, oświetlane jedynie bladą poświatą księżyca. Turcy musieli przetransportować przez Synaj haubice, pontony i wodę. Nie utracili ani jednego żołnierza. Rankiem 3 lutego 1915 roku dotarli do kanału. Niemiecki pułkownik, twórca planu ataku, widział, jak wszystko wali się w gruzy. Nasz atak zauważyli wartownicy. Ich strzały wywołały panikę. Potem Anglicy obłożyli brzegi kanału ogniem broni maszynowej. Okazało się, że kanał broni 9 brytyjskich okrętów wojennych oraz 30 tysięcy hinduskich żołnierzy, zajmujących pozycje obronne. Wojska otomańskie straciły 1200 ludzi. Ci, którym udało się przeżyć, uciekli przez pustynię. Atak nie powiódł się, ale Afryka stała się polem bitwy w globalnej wojnie. Niemcy dysponowali 3 bazami operacyjnymi. Były to Kamerun, niemiecka Afryka Wschodnia, gdzie nadal walczył von Lettow, oraz niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia z licznymi portami i radiostacjami. Na szczęście dla Anglików tuż obok leżała ich kolonia. Niestety ta, której lojalności byli najmniej pewni. Związek Południowej Afryki był krajem zróżnicowanym etnicznie. Brytyjscy osadnicy, Burowie, Murzyni. Ledwie 15 lat wcześniej Anglicy toczyli długą, krwawą wojnę przeciwko Burom. Wielu Burów nadal nie znosiło Anglii. Na ich lojalność nie można było liczyć. Jeden z dowódców pojawił się u premiera Związku, Louisa Botty. Moi ludzie są gotowi. Z kim walczymy? Z Anglikami czy z Niemcami? Ale Afryka Południowa była idealna, by zaatakować posiadłości Niemców. Brytyjski sekretarz do spraw kolonii, Louis Harcourt, podjął wyzwanie.
Jeśli członkowie waszego rządu są w stanie dostrzec, które części niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej zapewnią kontrolę nad stacjami nadawczo-odbiorczymi, uznamy to za wielką przysługę wyświadczoną Imperium. Rząd Związku od razu wyraził zgodę. Sam miał imperialne ambicje i pragnął zająć niemieckie terytoria dla siebie. Września 1914 roku oddziały południowoafrykańskie przeszły rzekę Oranie i wkroczyły na ziemię niemieckiej kolonii. Ale Niemcy wyprzedzali ich o krok. Afrykanerzy przekonali się o tym, gdy urządzili popas przy źródłach wody w Saint-Fontein. Afrykanerzy zostali pobici, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Część związku rozpoczęła powstanie. Dowódcą zbrojnych oddziałów był Salomon Marny Maritz. Nieustraszony, bezkompromisowy, toczył z Anglikami długą i okrutną walkę. Był zdecydowanie po stronie Niemców. W październiku jego oddział przeszedł rzekę Oranie. Pod Schuyt Drift miał otrzymać niemieckie wsparcie. Dwa dni później Maritz przemówił do podkomendnych pod tym drzewem. Nie chcemy, by rządzili nami Żydzi i angielscy finansiści. Generał Beyers, generał De Velt i ja zdecydowaliśmy się stworzyć niepodległą Republikę Afryki Południowej. Zawarliśmy pakt z gubernatorem niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej. Niemcy dostarczą nam broń, działa i amunicję. Na tych ziemiach decydujemy o wolności naszego kraju. Brytyjska prośba o pomoc zawiodła dominium na kraj wojny domowej. W Londynie brytyjski sekretarz do spraw kolonii, Louis Harcourt, obawiał się rozpadu Związku Południowej Afryki. W tajemnicy skierował tam 30 tysięcy żołnierzy z Australii, aby zdusić rebelię. Bezpieczeństwo Związku jest pierwszą i największą z naszych trosk. W porównaniu z tym niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia nie ma znaczenia. Australijczycy nie przydali się. Zimą 1914 roku lojalni wobec korony burowie zdławili powstanie. Oto rzadki film ukazujący 50 powstańców prowadzonych na proces w Kapsztadzie. Salomona Maritza nie schwytano jednak nigdy. W lipcu 1915 roku Afryka Południowa przyparła Niemców do muru, wymusiła kapitulację i zaanektowała ich ziemię. Brytyjczycy mieli dla Afrykanerów kolejne zadanie. Trzeba było raz na zawsze załatwić sprawę von Lettowa. Londyn poprosił, by kampanią kierował południowoafrykański minister obrony Jan Smuts. On również był weteranem wojny burskiej. Teraz jednak gorąco popierał Brytyjczyków. Smuts był bardziej politykiem niż żołnierzem. Ten mierny generał miał walczyć z von Lettowem. Oficer brytyjskiego wywiadu, Richard Meinertzhagen, został szefem wywiadu Smutsa. Smuts jest zdecydowanie przeciwny walnej bitwie. Powiedział, że nie mógłby wrócić do kraju z przydomkiem Rzeźnik Smuts.
Jeśli von Letow jest sprytny, a Smatsowi tego sprytu zabraknie, mogą być kłopoty. Von Letow był sprytny. Tu, na dworcu w Moshi, mieściła się jego kwatera główna. Chciał pozbawić Anglików oddziałów niezbędnych w Europie za pomocą eskalacji działań w Afryce. Czy z naszymi siłami możemy zapobiec wysłaniu dużych oddziałów wroga do Europy? Lub choćby zadać poważne straty angielskim wojskom, straty w sprzęcie? Mocno wierzę, że to się uda. Do sierpnia roku 1916 von Letow stał się ekspertem w grze w kotka i myszkę. Dziennik Richarda Meinertzhagena. Von Letow jest chytry, zna ten kraj lepiej niż my. Myślę, że wdaliśmy się w kosztowną grę w chowanego. Von Letow nawet po zawieszeniu broni będzie się ukrywać gdzieś w tropikach. Smuts kosztował Wielką Brytanię wiele istnień i wiele milionów funtów. Von Letow dowodził swą 15-tysięczną armią, złożoną głównie z czarnych, improwizując i żyjąc na koszt innych. Od marca 16 roku nie otrzymał żadnego zaopatrzenia z Niemiec, ale nawet niewielkie zapasy wystarczały mu na długo. Pisał o tym lekarz jego oddziałów, Ludwik Depper. Gdy brakowało amunicji, von Letow starał się wyprodukować własne naboje. Kiedy żołnierze pytali go o broń i ubrania, mówił im, by zdobywali je na wrogu. Prowadził najtańszą z wojen. Mógłby pokazać ją na wystawie jako najtańsze działania wojenne świata. Jan Smuts miał pięciokrotnie więcej ludzi i sprzętu, ale im dalej zapuszczał się na terytoria Niemców, tym bardziej rozciągały się jego szlaki zaopatrzeniowe. Musiał dawać sobie radę z muchami tse-tse. Średnia długość życia każdego z 50 tysięcy koni wynosiła zaledwie 4 tygodnie. Ulewne deszcze, błoto, kurz i potworny skwar spowalniały marsz. Informacje wywiadu były szczątkowe, mapy niedokładne. Kabel telefoniczny rozpinany był na wysokości 8 metrów, by nie niszczyły go żyrafy. Kapitan Armii Południowej Afryki. To jak wojna z dawno minionych czasów. Poruszamy się po terenach, na których nigdy nie było dróg, gdzie nigdy nie stanęła stopa białego człowieka. Rzeka wezbrała i nie jesteśmy w stanie przejść na drugi brzeg. Są tam obserwujące nas niemieckie patrole, ale krokodyle świetnie dają sobie radę z utrzymaniem pokoju. Von Letow zwodził Smutsa, unikał walki, wciągając Afrykanerów w głąb kontynentu. Maszerujące wojska Smutsa przynosiły krajowi wojenną pożogę i zniszczenie. Wciągały do walki coraz większą liczbę tubylców. Ciężar wojny dźwigali na swoich barkach Afrykanie. W samej kampanii przeciw von Letowowi Brytyjczycy zatrudnili ponad milion czarnych tragarzy. Jeden na pięciu zginął z niedożywienia i chorób. Liczbę zgonów można porównać do śmiertelności na froncie w Europie Zachodniej. Lekarz wojskowy w niemieckiej Afryce Wschodniej. Tę ciężką próbę znosili spokojnie. Mieli tylko obowiązki, niemal żadnych praw. Zapadali się z ciężkimi ładunkami w błocie, a potem zmuszani byli do dalszego marszu. Pełna kurzu była Lindy Road, droga była daleka. Czarny tragarz miał najcięższą robotę, czarny tragarz zawsze robił źle. Tragarz miał tylko swoją pieśń. Chodź tu, mówili, idź tam, mówili. On nie narzekał, robił to, co robić miał.
Na początku 1917 roku z 20 tysięcy Afrykanerów ponad połowa wróciła do domu. Zastąpiły ich oddziały czarnych z Nigerii i Gany. Również we wschodniej Afryce rekrutowano coraz większą liczbę tubylców. Przebieg działań wojennych spowodował, że liczba królewskich strzelców afrykańskich wzrosła z 3 tysięcy do 35. Von Lettow do końca pozostał niepokonany. W roku 1919 triumfalnie przemaszerował ulicami Berlina. Brytyjczykom nie udało się go schwytać, mimo że wysłali za nim armię i zaangażowali w konflikt cały kontynent. Wielka Brytania i Francja dysponowały tak wielkimi zasobami ludzkimi, że od roku 1914 wysyłały rekrutów z kolonii do Europy. Oto niezwykłe zdjęcia świata, który pojawił się na froncie w Europie Zachodniej. Francuski generał Charles Mongin obliczył, że Francja może ze swych kolonii powołać pod broń do 300 tysięcy ludzi. Nikt mu nie wierzył. Tymczasem liczba zmobilizowanych była w końcu dwukrotnie większa. Czarni żołnierze charakteryzują się dokładnie tymi cechami, których wymagają długie zmagania współczesnej wojny. Wytrzymałość, nieustępliwość, instynkt wojownika i odporność na stres. Nie tylko podnieca ich niebezpieczeństwo, życie pełne przygód, ale są też z natury zdyscyplinowani. Kandy Kamara, gwinejski żołnierz armii francuskiej. Ludzie zaczęli się chować i uciekać z obozu. Dręczyły nas choroby, nawet psychiczne. Nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy i czemu walczymy. Krążyły pogłoski, że nigdy nie wrócimy, że sprzedadzą nas jako niewolników. Wielka Brytania powołała pod broń 1 750 000 Hindusów. Od początku rzucono ich na najcięższe odcinki frontu. Jeden z Hindusów pisał do przyjaciela: wojna to nieszczęście. Sprawiła, że przebyłem morza i trafiłem tutaj. Panującego zimna nie sposób opisać. Od 4 miesięcy nie widzieliśmy słońca. Poświęcają nas. Nie śpię ani w dzień, ani w nocy. Nigdy dotąd nie było takiej wojny i nigdy już nie będzie. Niektórzy, jak Jason Jingo, przyzwyczajeni do rasizmu wojen kolonialnych, wrócili do domu z większym poczuciem własnej wartości. Podobało nam się we Francji, po raz pierwszy tak żyliśmy. Różniliśmy się od ludzi w domu. Afrykanerzy przekonali się, że nasze zachowanie różniło się od tego, którego oczekiwali od zwykłego tubylca. Naśladowaliśmy zwyczaje i maniery Europejczyków. Nie tylko zresztą naśladowaliśmy, żyliśmy według nich. Ale tacy jak Jason Jingo wrócili po wojnie do kompletnie odmienionej Afryki. Imperia, które niegdyś podzieliły ją na części, teraz zmieniły duże obszary czarnego lądu w pustkowia. Pisał o tym niemiecki lekarz Ludwig Depper. Zostawiamy za sobą zniszczone pola. Przez jakiś czas będzie tu panował głód. Już nie jesteśmy forpocztą cywilizacji. Nasz marsz to pochód śmierci, plądrowanie i opuszczone wioski. Afrykański nacjonalizm nie pojawił się jeszcze przez kilkadziesiąt lat, ale kilku ludzi zasiało jego ziarno. W 1914 roku John Chilembwe zakwestionował przyczyny wojny i udział Afryki w konflikcie. Jego słowa będą w przyszłości prześladowały kolonialnych oficjeli.
Ciekawe, czy bankierzy, szlachta, sklepikarze, rolnicy i właściciele ziemscy idą na wojnę i zostają zastrzeleni. Zamiast nich biedni Afrykanie, którzy nie mają na tym świecie niczego, a po śmierci zostawiają tylko wdowy i sieroty, w jeszcze większym niedostatku, wysyłani są, by ginąć za nie swoją sprawę. Niemcom udało się prowadzić wojnę na skalę globalną. Ale wojna ta kosztowała ich utratę krążowników, sieci radionadajników i wszystkich kolonii. Zmusili jednak Francję i Anglię do wykorzystania zasobów ich imperiów i zabiegania o sojuszniczą pomoc. Konflikt spowodował, że sojusznicy potęg sami zaczęli stawać się mocarstwami. Podczas I wojny światowej po raz ostatni walczono o Afrykę. Znienawidzone przez Kaisera grabież ziemi, chciwość i kapitalizm nie tylko nie zniknęły, ale rozszerzyły się. Na razie imperializm wydawał się bardziej skuteczny niż kiedykolwiek. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Marcin Łazur. Czytał Marek Lelek.